do tej krainy, idź ścieżkami tonów, z których się rodzą spokojne muzyki, granicą dźwięków jeszcze niespełnionych, zaczętych tylko. Tak prawdę mówiąc, mi się to wyśniło, bo mi się kiedyś takie coś śniło, że jestem zamknięta w jakimś dziwnym pokoju, najeżonym kamerami. Byłam okropnie zdenerwowana, to było pod wpływem Big Brothera, którego w nocy oglądałam, bo nie mogłam zasnąć i takie dziwne coś widziałam. I śniło mi się, że jestem strasznie zdenerwowana. I potem mi się dalej śni, że siedzę w fotelu i czytam sonet 116 Szekspira i tak mi się robi błogo, spokojnie i tak czytam. I się obudziłam. I opowiedziałam to mężowi, który jest dyrektorem Teatru Słowackiego. I ja mówię, Krzysiek, jakbyśmy założyli taki salon poezji. On mówi, co ty, jak? No byśmy sobie siedzieli i czytalibyśmy wiersze. Tak się na mnie patrzył trochę jak na wariatkę, ale poszłam do teatru, graliśmy wtedy Damy i Huzary i mówię do Ani Polony, słuchaj, a jakbyśmy założyli, takie by było miejsce, że się przychodzi i se czytasz to, co lubisz. No to ja Szymborską, ona mówi. Mówię Treli, Trela mówi, Ania, ja bym przeczytał tego, Mickiewicza. Więc już widziałam, że ten pomysł się podoba. No i na początku sobie myślałam, że może co miesiąc, ale Żuk Opalski, bo oczywiście żyłam taką gospodarzy salonu, od razu zorganizowałam i tam jest Bronio Maj, poeta, jest Żuk Opalski, Ania Burzyńska, a ja jestem gospodyni salonu, nie? I on mówi, co ty głupia, co tydzień? Kurtyna! Leszek Długosz. Leszek Aleksander Moczulski. Ryszard Krynicki. Stanisław Stabro. Michał Zabłocki. Adam Zagajewski. Tam przychodzą ludzie, nigdzie się nie spieszą. Siedzą sobie spokojnie, czasem zamykają oczy i słuchają słów. I się okazuje, że to jest zbawienne. W tych czasach takich pełnych nerwów, nienawiści, poszukiwania, gonienia za czymś, taki moment, że się usiądzie i się słucha. Mądrych rzeczy się słucha, bo my czytamy największą poezję. I nawet jak tam nie ma odpowiedzi na nasze pytania, które sobie zadajemy, to słyszymy, że te same pytania sobie Homer zadawał, te same Kochanowski, te same Mickiewicz, że na całym świecie właściwie ludzie mają te same problemy i człowiek się nie czuje samotny. Jeżeli chcesz iść, możesz iść. Jeżeli się położysz, będziesz zdziwiony, jak szybko znajdziesz się tam, dokąd się wybrałeś?